sobotę 27 kwietnia w Szkole Podstawowej nr 2 w Cieszynie odbył się wielki turniej koszykówki Gramy dla Jasia. W organizację tego wydarzenia zaangażował się m.in. klub sportowy Stella. Jasiu jest naszym zawodnikiem, członkiem klubu. Uczestniczył w zajęciach przedszkola naszego. Od tego roku ruszyliśmy właśnie z naborem dla przedszkolaków, no i Jasiu był między innymi właśnie naszym zawodnikiem. Serdeczne podziękowania oczywiście dla rodziców Stella Cieszyn i chciałbym tutaj podziękować Państwu Rączka, szczególnie Pani Justynie i Przemkowi za zaangażowanie się bardzo mocne w to dzisiejsze przedsięwzięcie. Także tutaj serdeczne podziękowania. Oczywiście dla ludzi wszystkich dobrej woli, którzy się tutaj podłączyli do tego. Można wymieniać bez liku. Dziękujemy Wam serdecznie. Jesteście wspaniali. Jasiu ucierpiał w wypadku samochodowym, w którym zginęła jego mama. Teraz potrzebuje rehabilitacji, aby wrócić do pełnej sprawności. Każde wsparcie jest ważne, przyznaje ze wzruszeniem babcia chłopczyka. Wypadek samochodowy. Samochodowy miałeś, tak? I co Ci się uszkodziło, powiedz? Nóżka. Najbardziej nóżka. No, jeszcze miał wstrząs mózgu, ale to już wszystko jest poza nim. Na razie jest po pierwszej operacji, jeszcze będzie miał dwie, ponieważ nóżkę ma jakby, ma tam pręty takie tytanowe, ona jest cała połatana. I będą po prostu etapy, gdzie będzie jakby wyciągane będą poszczególne te druciki i Jaś będzie dalej rehabilitowany, żeby odzyskać w pełni sprawność. No na razie jest taki trochę wycofany, jest, można powiedzieć, bo dwa miesiące już jest w domu i no psychicznie, emocjonalnie, sytuacja, po prostu jest to zupełnie nowa sytuacja i ten stres związany też właśnie ze stratą mamy. Planujemy właśnie, może nawet po tej imprezie, zakupić taką drabinkę przyścienną, która ma więcej możliwości, żeby on mógł ćwiczyć po prostu w domu i rehabilitować się, bo na razie rehabilituje się też w domu ze mną dwa razy dziennie, ale nie mając tych przyrządów, po prostu jest to takie trochę ubogie i ograniczone. Byliśmy bardzo po prostu zaskoczeni, mile zaskoczeni, bo po prostu ten ogrom dobroci, my jakby jeszcze ciągle jesteśmy jakby przy tej tragedii, na razie jeszcze te emocje u nas też są silne i naraz tu taki promyk jakby dobroci, znaczy promyk, to jest cały bufor, który nas otacza, ludzi dobrej woli i właśnie panów trenerów tutaj i wszystkich rodziców, nawet ludzi obcych, zupełnie nam nieznanych, którzy tam organizują różne stoiska, grochówkę gotują, więc są to naprawdę do nas takie i wzruszające chwile. I po prostu też jakby takie wsparcie czujemy. Mały dzielny Jaś chce wrócić do gry w koszykówkę. Klub Stella z niecierpliwością czeka na swojego zawodnika. Pan trener wierzy, że za rok Jasiu dostanie koszulkę i już będzie biegał razem z wszystkimi. No na razie jeszcze trzeba popracować w tej kwestii, ale myślimy, że też mama będzie czuwać i tak będzie. I ma kibica. Prawda, ma kibica też z góry, mama, która pierwsza go właśnie zaczęła wozić tutaj na treningi, przyjeżdżać z nim. No, Janeczku, chciałeś wszystkim podziękować pewnie, podziękuj, powiedz wszystkim. Dziękuję. Dziękuję wszystkim. Dziękuję wszystkim. Wszystkim serdecznie, tak? Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.